Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Kultys, prowadzę firmę, biuro podróży Global Fishing, zajmuję się organizacją wypraw wędkarskich i rekreacyjnych do Szwecji. W tym momencie mam dwie bazy, bazę w południowo-środkowej Szwecji na wysokości Sztokholmu oraz drugą bazę w Laponii, nieopodal koła podbiegunowego w Laponii po szwedzkiej stronie także. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Ostatnio rozmawialiśmy o takim właśnie świecie, też jakoś tak zimową porą, o Laponii, tylko tej szwedzkiej Laponii, Mikołajach i tych wyprawach. Od ostatniego czasu dużo się zmieniło. Co takiego się tam zmieniło u pana? Jak to teraz wygląda? Generalnie to był zeszły rok, był pierwszym sezonem, kiedy prowadziłem bazę wędkarską w Laponii. To były rok temu kwestie, wiadomo, organizacyjne, przygotowania, mimo doświadczenia w tamtych wodach zawsze były jakieś znaki zapytania. Minął cały sezon, bardzo dużo się wydarzyło, bardzo dużo wędkarzy przyjechało łowić tam ryby, odpocząć, zregenerować siły i generalnie sezon pod względem wędkarskim bardzo dobrze wypadł. Bardzo dużo ryb padło, można powiedzieć, rekordowych. Czasami ludzie kilkukrotnie w ciągu tygodnia pobijali swoje rekordy. Bardzo dużo było szczupaków, niesamowicie dużej ilości sandacza. Dodatkowo we wrześniu odpaliły, jak to się mówi, konie w dużych stadach, w dużych ławicach zaczęły żerować, bardzo dobrze brały. I to poza jeszcze tym takie, niektórzy, duże, tak? Takie duże w sumie konie, prawda? Rzadkość na naszych akwenach. Tak, oczywiście. Znaczy duże, ale nie jakieś wyjątkowe. Akurat w moim przypadku tam 35-38 centymetrów to były konie bardzo regularnie łowione. Jakichś tam gigantów, powiedzmy powyżej 50, nie było, przynajmniej w niezbyt dużych ilościach. Ale poza tym jeszcze, co jest ważne, warte uwagi. Moja baza w Laponii jest położona bardzo blisko koła podbiegunowego, a tam jest też doskonałe miejsce wypadowe do miejsca, gdzie są idealne miejsca do połowu łososi. Tam są ośrodki wędkarskie lokalne do połowu łososi i też moi koledzy, najwięksi szczęściarze, najbardziej zdeterminowani, mieli to szczęście, że tych łososi troszeczkę połowili. Mimo tego, że łososiowy sezon zeszły był bardzo słaby w tamtych okolicach, to jednak przyszedł taki okres, taki czas w sierpniu, że one naprawdę bardzo dobrze brały i mimo tego, że było ich tam przez cały sezon bardzo dużo, bo wyskakiwały, robiły świece, widać było, można było obserwować te łososie wspaniale jak na Alasce niemalże, no to jednak one w ogóle nie żerowały przez większość sezonu, ale przyszedł odpowiedni czas i naprawdę bardzo ładnie to wyszło i lokalni połowili tych łososi. I turyści, wędkarze z Polski, między innymi. Jeżeli przyjeżdżają do pana nasi rodacy, to pierwszy raz łowią właśnie na takiej szwedzkiej Laponii, czy już ileś tam razy? Bo to nie jest ten obszar bardzo popularny u nas. No nie, to jest generalnie obszar jak najbardziej coraz bardziej popularny z tego względu, że bardzo często się już mówi, że południe Szwecji jest przełowione, a jednak ze względów odległości niedzielni wędkarze albo ludzie o małej determinacji wędkarze rzadko się tam zapuszczają, prawda? I to jest szansa dla tych, którzy naprawdę chcą dobrze połowić i mają już na co dzień dość, powiedzmy, Szwecji Południowej, gdzie te wyniki są coraz częściej albo przeciętne, albo po prostu bardzo słabe. No i cóż, zdarza się bardzo często, jak pan zaczął, że przyjeżdża ekipa, która nigdy na przykład nie była w Szwecji. Ja im proponuję, że jeśli chcą naprawdę przeżyć przygodę swoją życia, to żeby pojechali do Laponii, mimo innych propozycji jakichś, które mam. I przyjeżdżają i już zdarzało się, że pierwszego dnia dwukrotnie, na przykład trzykrotnie bili swoje rekordy, prawda? Bo naprawdę szczupaki powyżej 1 metra długości to nie jest tam żadna rzadkość. Rekordowa ekipa, która tam piła u mnie w bazie, no to w ciągu tygodnia na 6 osób złowili, uwaga, 44 szczupaki, w przedziale od metru do 1,16 m, plus oczywiście dużo mniejszy, prawda? Zapytam się tak, czy to jest takie łowienie no kill, czy to łowicie też dla potrzeb wywiezienia mięsa, zjedzenia tam na miejscu i tak dalej? Absolutnie nie ma możliwości, żeby do Polski wozić ryby, ewentualnie jest zezwolenie wewnętrzne, żeby na obszarze łowiska gdzieś tam do bieżącej konsumpcji, zgodnie z wędkarską kulturą, sobie taką rybę złapać, przyrządzić, zjeść, prawda? A jakie wrażenia klientów są na, no bo na pewno to i też urokliwe miejsce
nie takie, które my znamy ze świata wędkarskiego, a nawet z jakichś obrazków. Laponia nam się na ogół kojarzy z finlandzką częścią i ze Świętym Mikołajem, natomiast Laponia jako wędkarski taki obszar, jakby pan opisał i co klienci czy pana wędkarze opowiadają i mówią? No to jest coś niesamowitego na pewno i w stosunku do Szwecji Południowej nie ma w ogóle żadnego porównania. Tam jest, na północy już są lasy niższe, jest troszeczkę inny klimat, mimo że lato też czasem bywa gorące. Jest niesamowita przyroda, są wspaniałe wodospady, są wspaniałe rzeki, które można sobie poobserwować i to jest zupełnie inny świat, bo na południu wiadomo tych łososi jest dużo mniej, takich rzek łososiowych, a tam praktycznie każda rzeka duża, no to wiąże się z migracją tych łososi i to jest też fantastyczna sprawa. Poza tym piękne wodospady, piękne inne różne miejsca, to to naprawdę są miejscem, gdzie robi niesamowite wrażenie na Polakach, na ludziach z Polski i innych turystach. Zdarzały mi się sytuacje, uwierzcie mi, że podczas mojego pobytu zabrałem kolegów na taki wodospad, wspaniałe miejsce, które żadne zdjęcie, żaden film tego nie oddaje, tego piękna, prawda? To trzeba poczuć, jak się to zobaczy, to bardzo często ludzie mają dosłownie dreszcz na plecach. I zdarzało mi się, że biorąc takich kolegów w takie miejsce po południu, oni byli w tak dużym szoku, że następnego dnia rano już chcieli, żebym ich zawiózł tam z powrotem, pomimo tego, że odległość z bazy tam jest około 40 kilometrów, prawda? Ale to jest, możecie... to na pewno kwestia, bo obrazek jest niemy, nie słychać tak. Nic, a tam tak. Jest ta głusza, ta cisza, czy inaczej to wszystko by pan opisał? Znaczy akurat miałem na myśli wodospad, prawda, gdzie jest ten szum, wspaniałe widowisko, gdzie naprawdę przeszywa ten dźwięk całe ciało, można powiedzieć, dreszcze emocji naprawdę się budzą i to naprawdę dla niejednego człowieka, który widział kawał świata, to robi niesamowite wrażenie, mimo tego, że wcześniej oglądał na przykład filmy z tego miejsca, czy widział jakieś zdjęcia. No to jeszcze w ogóle... taka bryza wody, wiatru i tego niesamowitego ruchu, który jest. Tak, i ta cała aura, która temu towarzyszy oczywiście. No i ta wyobraźnia wędkarska, prawda, która wszędzie jest i oczywiście każdy wędkarz będąc młodym kiedyś dzieckiem marzył z pewnością oglądając filmy o Alasce, jak chciałby zobaczyć takie łososie, które wyskakują, robią świece w górę, prawda? No właśnie. No i tam naprawdę można tego doświadczyć, można to zobaczyć codziennie praktycznie w sezonie. Jeżeli chodzi o samo miejsce, to miejsce jest bardzo ludne, czy to są naprawdę już takie końce Szwecji i tamta ludność jest na przykład bardzo sporadyczna? Jak sobie tam jakby tak życiowo radzą, czy radzicie? Znaczy tam generalnie są, można powiedzieć, małe wioski, tam miejscowość rzędu 2-3 tysięcy mieszkańców, to już jest zaznaczone na mapie jako taka dość spora, jako centrum i kulturowe, jako centrum jakieś rekreacyjne, jakieś miejsce, wiadomo, kultury i można tam zrobić sobie, powiedzmy, zakupy w marketach, także to już jest, można powiedzieć, na północy takie miasteczko 2000. To już jest, można powiedzieć, dużo, prawda? Ale generalnie poza takimi miejscami, wioskami, no to jedzie się dziesiątkami kilometrów przez lasy, dziczy totalną, prawda? Czasami jakieś pojedyncze CPN-y, pojedyncze jakieś, powiedzmy, bary szybkiej obsługi, ale generalnie głusza, dziczy to jest piękne w naszym hobby. A co można fajnego zjeść, tak poza rybą? No, poza rybą, no to co, na pewno się oferuje w restauracjach tylko bardziej wykwintnych, nie mówiąc o sieciówkach, prawda, oferują Szwedzi, Lapończycy mięso z renifera, prawda, gdzie można hamburgera takiego zjeść. No właśnie, jak smakuje renifer? No to jest coś niesamowitego, ja byłem poczęstowany kiedyś przez lokalną ludność właśnie w Szwecji Północnej, gdy przyrządzili nam renifera, no to ja byłem w szoku, ja w życiu takiego mięsa nie jadłem i to też nie do końca sobie jestem przekonany, czy to chodzi o smak samego mięsa renifera, bo to dziczyzna tak naprawdę, prawda? Czy kwestia ich umiejętności kulinarnych, bo to też na pewno w ich kulturze jest zakorzenione i też na pewno ma duże znaczenie na przyrządzanie posiłków. Co by pan polecał, żeby zabrać z sobą na taką wyprawę z panem? Na pewno bardzo ważnym aspektem jest pogoda i trzeba się do niej dostosować. Dlatego ja zawsze każdemu mówię, że koniecznie buty na zmianę, koniecznie kurtki, wszelkie spodnie oddychające, żeby nie przepuszczały wody i wilgoci, prawda? To jest bardzo, bardzo ważne. Nawet jeśli mamy taki komplet, to trzeba też pomyśleć o drugim,
bo różne przypadki się zdarzają. Na przykład można się zmaczać gdzieś przy brzegu w wodzie, prawda, i spodnie, i buty, i wtedy to już jest dzień, dwa suszenia. Szkoda tego dnia marnować. Co jeszcze? Poza jakimiś ubraniami, co warto mieć? No na pewno dobry sprzęt wędkarski, żeby nie żałować, na przykład są jakieś szanse, są możliwości, a my nie mamy na przykład błystek wahadłowych czy woblerów specyficznych do połowu łososi, prawda? Jeśli chcemy sobie zrobić taki pojedynczy trip, pojedynczą wyprawę na jeden dzień na taki łososie, prawda? Mm-hmm. No jeszcze dużo innych rzeczy, wiadomo, kwestie organizacyjne, jakieś tam rzeczy osobiste, to jak zwykle trzeba, poza tym wszystko jest na miejscu, baza jest dobrze wyposażona. A co w wolnej chwili można robić w bazie, bądź poza bazą? W wolnej chwili, tak jak mówiłem, to wspaniałe miejsce, nawet niekoniecznie pod połów łososi, ale zobaczyć to miejsce, te wodospady, to jest fantastyczna sprawa. Takich wodospadów miejsc jest naprawdę kilka w okolicy. Poza tym, jak pan zaczął mówić o Laponii pod kątem Świętego Mikołaja, bardzo blisko za fińską granicą jest właśnie Rovaniemi, czyli lapońska stolica, tak, Świętego Mikołaja. I tam, tak, też coraz częściej koledzy, którzy jadą, świadomie sobie planują jeden dzień, żeby tam na jeden dzień sobie właśnie wyskoczyć, zobaczyć, jak to wygląda. Czy da się zastać Mikołaja, czy też nie? Tak, jak najbardziej. Letnią porą. Bliżej świąt raczej, ale oczywiście całe miasteczko tam kwitnie przez cały rok, to jest atrakcja turystyczna. No tak, to miasto po prostu żyje ze Świętego Mikołaja przez cały rok. Tak, to ewenement jest, tak. Czyli jakby wszystkie te elementy i te atrakcje dla takich ludzi, którzy chcieliby poznać coś, to właśnie na północy Szwecji znajdą. Natomiast na południu to ma pan inną troszeczkę formę. Dlaczego i co tam możemy się spodziewać? Znaczy forma jest ta sama, bo też jest baza, prawda, też wyposażona w taki sam sposób. Z domek nad jeziorem, łodzie też z silnikami, oczywiście wszystko tak jak w takiej bazie wędkarskiej być powinno, z tym, że jest troszeczkę inny klimat. To jest typowa Szwecja, czyli ładne iglaste lasy, wysokie, prawda, to nie jest ta Laponia, ale też oczywiście bardzo czyste środowisko, bardzo czysta przyroda, to jest jeden z najczystszych rejonów Szwecji. No bo północ to jest taka tundra, czyli niskie. Tak, to jeszcze bardziej rośliny. Na północy tundra, tak. Na południu tutaj bardziej Laponii jest, mm-hmm, można powiedzieć, tajga, prawda, mm-hmm, a tutaj na południu Szwecji, no typowe lasy, prawda, najczęściej iglaste, ale ta baza jest położona w jednym z najczystszych rejonów całej Szwecji, prawda? Mm-hmm. Poza Laponią. Także to też jest bardzo duża atrakcja i mało tego, jeziora okoliczne są tak mało przełowione, tak dziewicze, że koledzy, którzy byli tam 2 lata temu na wyprawie testowej, próbnej, wypływając łodzią, spotkali Szweda, który wprost pytał ich z podziwem na twarzy, skąd my jesteśmy, skąd oni są, bo jak on tu żyje 20 czy 30 lat, to w życiu nie widział nikogo, żeby tu łowił z wędką ryby, prawda? Także to było coś niesamowitego. A on pływał dla pływania, czy łowił siecią, czy też wędką? Nie, absolutnie sieć tam nie jest używana i dowodem na to jest naprawdę bogaty rybostan. I tam w tym jeziorze akurat gdzieś obok ilość okonia była szacowana przez kolegów moich na miliony, prawda? Mm-hmm. Także pierwsze takie skojarzenie, no to w jeziorze jest masa szczupaków, a okoni to miliony, no nie? To takie, to mi w głowie zostało, ale sam fakt, że zerowa presja wędkarska, no to świadczy o tym, że jeziora są w okolicy bardzo, bardzo dziewicze, bardzo rybne. Co klienci generalnie mówią temat, co ich pcha te obszary i w te wyprawy wędkarskie? O czym rozmawiacie? Z tym jest bardzo różnie, no bo są grupy, które jadą typowo nałowić się wielkich ryb, pobić swoje rekordy. Inni jadą po to, żeby po prostu nałowić ryb, niezależnie od ich wielkości. Trzecia grupa albo pojedyncze osoby w grupie jadą typowo rekreacyjnie, czyli oni mogą łowić sobie powiedzmy 2-3 godziny dziennie maksymalnie i oni i tak wrócą przeszczęśliwi po tygodniu czy po dwóch, bo po prostu regenerują sobie siły we wspaniałej przyrodzie, we wspaniałych okolicznościach. I to jest też piękne, prawda? Mm-hmm. Także bardzo jest szerokie spektrum, bym powiedział, ale oczywiście według mnie tak w 70% to każdy jedzie się nałowić ryb, prawda? Mm-hmm. Najmłodsi, najmniej doświadczeni, można powiedzieć, wędkarze jadą po to, żeby te swoje rekordy pobić. No wiadomo, że też fantastycznie smakuje takie zdjęcie z metrowym szczupakiem czy z sandaczem 85 cm, prawda? To jest coś wspaniałego. Głównie łowicie z jednostek pływających?
Tak, oczywiście. Generalnie baza jest przystosowana do łowienia po dwie osoby z łódki. Łódki mam nowe, wszystkie czterometrowe i większe. W zeszłym roku pływaliśmy także na pontonach. Pontony w ogóle nie zdały egzaminu, dlatego musiałem oczywiście, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, musiałem to udoskonalić. Zakupiłem nowe łodzie fińskie, a także aluminiowe. Do tego silniki nowe Tohatsu od 6 do 10 koni. No generalnie jest wszystko przystosowane do warunków lokalnych. A ze sprzętem wędkarskim trzeba cały sprzęt zabrać z sobą, czy można tylko akcesoria jakieś wziąć? No tak, generalnie cały sprzęt wędkarski każdy bierze ze sobą i bardzo rzadko mam pytania, jeśli chodzi o to, czy wędki są na miejscu do wypożyczenia. Oczywiście ja proponuję, że jeśli ktoś nie ma wędek albo jedzie jako niedzielny wędkarz całkowicie w towarzystwie wędkarzy, no to ja oczywiście nie robię problemu, tylko mam masę swojego sprzętu i oczywiście bardzo chętnie go użyczę, pożyczę. Natomiast tak jakąś taką historię, jakieś wydarzenia ciekawe, które utrwaliły się u pana, jakby pan tak chciał opowiedzieć, jakieś przygody wędkarzy, coś się wydarzyło albo coś pana zaskoczyło od strony wędkarzy? Na pewno mnie zaskoczył fakt, o którym mówiłem na początku, że jedna z moich ekip w ciągu tygodnia 6 osób złowiło 44 szczupaki powyżej metra. Prawda, prawda? To jest naprawdę, ja nie słyszałem w życiu o takiej wyprawie. Nawet oni, którzy jeździli też w innym. Ale to myśli pan, że to jest kwestia jakby troszeczkę szczęścia, czy bardziej dobrego przygotowania? Znaczy, to akurat byli ludzie, którzy mieli duże doświadczenie, bo byli wcześniej też jeździli do Laponii, ale mówili, że tam w życiu nie sądzili nawet, że takie efekty będą u mnie, ale też umiejący łowić i zdający sobie sprawę, że największe szczupaki biorą na bardzo duże przynęty, prawda? I oni stosowali przynęty na przykład 30-40 centymetrów, prawda? No i to jednak był hit, to jednak był sposób na te największe szczupaki. No to cóż, zostaje tylko nam pozazdrościć tym, którzy już byli. I zapraszam wszystkich serdecznie. I zachęcić tych, którzy jeszcze nie byli, bo to chyba niesamowita przygoda. Czy tak już na koniec, czy już ktoś się odzywał, że z tych, którzy już byli, że chętnie jeszcze raz by pojechali? No tak, najczęściej jest tak, że jak już ktoś połknie tego bakcyla, zobaczy, że tam naprawdę jest fajnie i nie mam porównania w wynikach w stosunku do innych łowisk południowej Szwecji, no to koledzy są na przykład masa ludzi bardzo chętnych, prawda? Także, także z poszczególnymi jakimiś turnusami nie ma problemu. No to cóż, zapraszamy. Jakby wszyscy chcieli złowić jakieś sobie duże ryby albo w ogóle poznać teren i zobaczyć coś ciekawego, innego niż u nas w kraju. Dziękuję panu bardzo serdecznie. No i cóż, na początku roku fajna rozmowa i miło było jeszcze raz posłuchać o tej Skandynawii. Jak najbardziej. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za wywiad. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.